No kurde, 10 na 10, jak za to nie będzie suba, tu się liczy... Synchronizacja dźwięku. Tarararara. Braciszek. Moi drodzy, cześć, witajcie, ja jestem Remek, a razem ze mną jest dzisiaj Wiktoria! Siema! taki dziecięcy chór. Zobaczycie potem. W sensie oni zobaczmy, ale w nie... Moi drodzy, dzisiaj... Z racji na to, że wpadliśmy na pomysł, raczej Wiki wpadł na pomysł, że będzie mnie malowała swoimi kosmetykami i nie wiem, czy to jest dobry pomysł, bo pewnie będę tego żałował do końca swojego życia. Tak też na mój kanał postanowiłem pomalować ją. Poza tym, że na jej kanale zobaczycie... Ja się boję, to może być katastrofa. Ty w ogóle wiesz do czego co służy? Nie, nie wiem i to za chwileczkę wszystkiego... Zaraz się wszystkiego dowiem, za chwileczkę, moi drodzy, nie bójcie się, będzie dobrze. Poza tym, że na Wiktorii kanale zobaczycie filmik, gdzie to ona mnie maluje. Na tym kanale zobaczycie filmik, gdzie to ja maluję moją siostrę. Ale uprzedzam, ja wcale nie potrafię aż tak malować. Ja się na tym nie znam aż tak. Ale ja się znam. Na pewno. Bardzo dobrze. Subskrybujcie. Subskrybujcie. Naprawdę. Czerwony magiczny guziczek. Czerwony. Polecam. W tym miejscu. Klikamy. Tak. Bo się statystyki nie zgadzają. Za kamerą znajduje się asystentka, która czasem powie mi, co jest co, bo nie mam pojęcia. Dobra, po pierwsze muszę zmyć siebie, bo mam trochę tuszu. Ej, ja to muszę robić. Przepraszam bardzo, pani jest teraz nie, w spa. Nie. Pani jest teraz w spa. Remek, już nie lej tego tyle. Co dużo? Przepraszam. Pani no, jest teraz w spa. Ja ci tę mordeczkę wyczyszczę. A tu sypki się pojawiły, widzę. Jak ja ci powiem o twoich sypkach? Dobra, wiem, jest ich dużo. A to się o czym myje? A, to jest za dużo tego. Ale zobacz, jest czarne. Dobra, czyli dobrze. Ale nie. Czarną twarz. To jest zajebiste. Pani da tą twarz tutaj ale bliżej. Nie mam tyle. Dawaj tą mordeczkę. Mogłabyś te włosy spiąć jakoś. Czekaj. Kobiety. O, widać to? Widać. Tak, Wiki wyrżnęła się na schodach. Nie biją mnie w domu, wyrżnęłam sama glebę. Wiecie, bije siostry, jak nie daje subów i lajków, tak to potem się kończy. Chcesz być pobity? Daj lajka. No, kochana, jak to wygląda. Długo tak mam robić? Skąd wiem, kiedy będzie czyste? On nic nie zrobił, Ola. Tam nie ma stuszu, nic nie było. Patrz tu, a patrz to. Ja nie mogę po prostu. No bym ci oko wybił to co? Wybił. W tych wszystkich filmikach zawsze jak widziałem jak facet maluje dziewczynę, byłem tego pewien, że to jest po prostu głupia szopka, w której facet ma na zadanie urąbać ryjek kobiety. Właśnie. I chciałbym podkreślić, moi drodzy, że zrobię to najlepiej jak potrafię. I postaram się ją pomalować tak, by nie było wstydu. No. I ocenicie potem w jaki sposób mi się udało to. Tyle wystarczy? No dobra, dość więcej nie robię. Przepraszam, jeszcze nie znam. A co to w ogóle jest? Na co to jest? No, to jest krem, żebym się... taki matujący, no. Czyli mam go rozprowadzić wszędzie? No. Ja, jakieś... Wiki, masz białe na twarzy. Czyste. No. Możesz do tego użyć cały rękremik już. Tak? No, tak. Tak jak kocham to. Ale no, no to trzeba rozprowadzić, siedź cicho, no. Jest, że teraz zgodziłeś na taki głupi filmik. Że też ja to wymyśliłam. Czyli czy ja już mogę przystąpić do malowania twarzy? Tak, przystąp. Powiedz mi, teraz zacznij. Od czego zaczniesz, twoim zdaniem? Od oczu. Czyli najgorszy wybór, dobra. Asystentka mówi nie. Okej, asystentka mówi nie, czyli zaczniemy od... Nie, od ust, nie? A, od pudru, tak? Od pudru. Nie, może od podkładu. A czym jest podkład? A, to było ten na fy. Fluid. Fluid. Dobra, to jest fluid? Kolorestej, aktywny krem. To jest fluid? To nie. To nie. Asystentka mówi nie. No tak po prostu wylecić na twarz? Ale tak delikatnie. Ale na rękę. Ty naprawdę mu to dałaś? To jest drogi, oszczędzaj. By wyrównać cery. No właśnie o tym mówiłam. No przecież wszystko jest okej. No i czoła. No i myślę, że to wystarczy. A co z tym? Masz tu jakieś chusteczki? Nie no, dodaj już jej na... To tak buzię szyję, bo nie... Na szyję, o właśnie, dobrze? Szyję też, nie? Dobrze. Kiedyś tak się jakoś dobrze zauważyłem, że kobiety se smaryją tą szyję. Okej, czyli tym to robię? Nie bój się, siostro. Możesz mi zaufać. Naprawdę się staram. Nie robię tego na odpierdziel. Jeśli któraś kobieta zapragnęłaby tutaj specjalisty, ja się piszę tutaj na takie malowanie. Mógłbym być stylistą tutaj perfekcyjnym. Oczy, oczy. Teraz do góry. Więc telewizji. Kobiety tam prosiły zawsze. Proszę do góry oczęta, proszę na dół oczęta. Wszystko zapamiętałem.
Chociaż nigdy w życiu się nie malowałem. A nie, zdarzyło mi się kiedyś nie malować, tylko użyć takiego, że maskuje jakieś defekty. O nie, pomalowałem ci po ustach, to źle, nie? No, spoko. Nie, dobrze. To szminka. Dobrze? Tobie będzie się trzymać szminka. Smarkałeś wcześniej? Dobra, czyste usta. Co teraz mam zrobić? Nie skończyłeś jeszcze. Jak to nie skończyłeś? Połowę czoła pomalowałam. O, rzeczywiście, ominąłem fragment czułka. Chodź tu, kluseczko. Kurde, jak ją pomalowałem. Ola, jak dobrze, że tu jesteś. Dobra, mamy to. Yeah! Krok drugi. Poza wyczyszczeniem jest już fluid. O nie, bo tu masz jakiś defekt. Teraz trzeba zrobić tak zwaną ten retusz, o którym mówiłem, który zdarzyło mi się zrobić, bo jak kiedyś wyskoczyły mi duże syfy na twarzy, to szczerze mówiąc nie chciałem nimi świecić, bo zrobiłbym kurde Rudolfa z siebie. To se trochę tego wziąłem na twarz. A najgorsze w tym wszystkim jest to, że przepraszam, że jak kupowałem to w sklepie, to spotkałem swoich znajomych i tak się Wojtka i Magdę, których serdecznie pozdrawiam, tak się wtedy zawstydziłem, że spotkali mnie w momencie, kiedy miałem w ręce jakieś kuźwa, nie wiem, takie wiecie, właśnie takie coś, co maskuje. I to i coś takiego miałem jeszcze. I tak głupio mi było, i żeby odgłupić sytuację, spytałem Magdy, wiesz, bo nie znam się i w ogóle robię to pierwszy raz, powiedz mi, czy ja dobre rzeczy kupiłem, żeby defekty ukryć i tak dalej. I Magda mówi mi, tak Rymku, kupiłeś dobre. Tylko, że weź sobie jakiś ciemniejszy, bo jesteś murzynek, więc musisz sobie ciemniejszy wziąć. Dzięki Magda, dzięki. Pozdro dla nich, byli wtedy 2 tygodnie przed weselem. Potem była zajebista impreza u nich, także serdecznie pozdrawiam. No nie wzdychaj mi tak, no. No nie, dobra, odkładaj sobie te rzeczy, które użyłeś, no. Żeby potem ci się nie zmowało. Teraz uważam, że powinienem zrobić ci brwi. A brwi robi się tym. Nie? A co tym się robi? Otwórz, to się zaczyna. Otwórz. A, rzęsy. Tak, bo jakieś mega, mega XXL. Na pewno rzęsy. A to nie wypryśnie? Nie. O Boże, jaki fetor. Okej, okay, i oczy tym maluję, tak? No, w sensie, że pod oczami, nie? Co to jest? Rumieńce. Aha, czyli policzka. Nie, no. Ja się nie śmieję, bo jeszcze rok temu też nie widziałem, jak to no chyba serio, no pierwszy raz takie rzeczy mam w ręku. Mam 18 lat, rok temu nigdy się nie w górę, w górę. Kieruj w górę. Nigdy się tym nie bawiliśmy razem, Wiki. Mocniej, nabierz więcej. Boże, ja pamiętam, jak kiedyś miałam taką głowę lalki i ja mogłam właśnie tam jej makijaż robić włosami i w ogóle. Jak ona czasem wyglądała masakrycznie. Gdzie są te rumieńce, jak ich nie ma? Bo musisz tego więcej mieć. Mi się to ma być delikatny efekt, a nie jakaś rusałka. Rusałka. Kurde, będę dobrze wyglądał. Teraz możemy zrobić oczy, nie? Tak się koloruje tutaj pod oczami. Okej, okay, tylko... Dobrze. Co do tego, no? Który... To! Nie, to nie to takie. A wy teraz nie widzicie, to jest taka paleta możliwości, ona jest za duża. Za duża. Co jest kolor cielistym takim, co ci zakryje doły pod oczami? To. O, i dobrze nawet kolor wybrać, bo jestem opalona po aprobacji, a tego nie. I ten jest. Gdzie jest góra, gdzie jest dół? Nie wyleje się teraz? Nie. Co tu się dzieje? Jakie to jest fajna zabawa. Chłopaki, jeśli macie młodszą czy starszą siostrę, nigdy tego nie robiliście, zróbcie to, zajebiste. Czuję się jak w grze komputerowej, normalnie jakbym postać tworzył normalnie. Ta siostra albo dziewczyna pozwolą w ogóle na to. O, albo dziewczyna na przykład. Czemu kobiety sobie malują brwi? Ja nie muszę. Ja ich kiedyś... Może... Jezu, jakie mam krzyczaste brwi. Patrz, porównaj się te brwi. Czyli czego to jest kwestia? Że facet ma większe brwi niż laska? Nie, wyrywacie? Ej, porównaj moją twarz, kolor mojej twarzy do koloru moich ramion. Chodź. No ja nie wierzę w to. No ale to nie ma sensu na wakacje kupować ciemniejsze kosmetyki, bo to jest bardzo... Nie śmiej się ze mnie. Przepraszam, to ja cię maluję, to się z siebie się śmieję, bo teraz dopiero zauważyłem, że jest różnica, taka cholerna różnica między głową a ciałem. Dobra, delikatnie. A gdzie, na górze? Ruchomą powiekę. Czyli na górze? To jest najbardziej przerażające, bo ja się boję, że mi w oko dupnie. A masz taką kupę na tym brwie. Jak już to zrób, to ten... Ja nie wiem, jak ja mam się mu ustawić do tych... No bardziej do mnie może! Głowę do tyłu i otwórz buzię, tak jak ty malujesz. Nie rozumiem tego, czemu zawsze... Nie, bo on mi pomaluje potem tą górę. Dawaj!
Ja właśnie wyłamałeś mi nos. Przepraszam, bo to jest brudne. Piegi zrób, piegi. O matko, nie. Nie! Posłuchają asystentki, no zła asystentka. Przepraszam, zdupczyłem. Ale ci zrobiłem. Jak to mam zmyć? Tym. Po to to masz. Mam na harać na to dziewczynki. Tym, tym i tym. Remigiusz. Ty jesteś. Oj, polało się. No nie no. Asystentko, pomóż. Zdupcyłem. Nie, zostaw to, bo to pogorszę to. Zostaw, 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 zostaw. Daj mi te oczy dokończyć. Zaraz, oczy chcę dokończyć. Nie, kreski się tym robi, nie? To jest taki ołówek. O, to trafiłem, trafiłem, trafiłem. Cześć, cześć, cześć. Kreska. Za duża? Za duża, nie? Kurde, przesadziłem. No co ty? Serio? Nie, no co ty? Jest, jest ładnie. A z dołu też muszę tę kreskę zrobić? Przecież taki z dołu kot też? Jestem teraz. Z dołu też? Jak z dołu? Co ty chcesz z dołu robić? Kreskę. O, o. Cio, cio, cio. To tak miał być. Było planowane. Buziak. Może taki postawimy na róż. To jest dobre. Przepraszam. To tak jakbyś kolorował. Jak Joker będziesz. O, możesz zrobić. O, zrobić Joker. Nie, nie, tak, przestań. Cio. Dobrze było. Znaczy starałem się. A teraz... Starałem się, teraz zróbmy Jokera! Bo Jokera ci zrobiłem. Już na imprezę nie pójdziesz. Chyba, że jako Joker. Znaczy wiesz co, powiem ci, że chciałeś dobrze. Nie, ale serio się starałem na początku. Ale na początku tak, potem stwierdziłeś, że nie ma. Nie, bo to mi wyjechało, bo potem mi wyjechało, potem znów mi wyjechało, no i musiałbym wszystko czyścić. Nie, ale mogę się zobaczyć w lustrze? To już koniec? A możesz, tak, to już jest koniec, nie? Jest ładnie, nie? Ale jesteś pięknym Jokerem, mi się podoba. No kurde. 10 na 10, jak za to nie będzie suba, tu się liczy. Ja już wolę dawać Jokera. Moi drodzy, to wszystko. Mam nadzieję, że się podobało. Wbijajcie na Wiktorii kanał, subskrybujcie mój i jej kanał. Na Wiktorii kanale maluje mnie Wiktoria. Razem z asystentką Olą. Boję się, że będzie ze mną bardzo źle. No, musicie łapkę w górę dać. To wszystko. Trzymajcie się. Joker i Rezi was pozdrawiają. Yo.